Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zrób to sam. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić wianek z kwiatów. Zobaczcie cały odcinek. Do stworzenia takiego wianka będziemy potrzebowały na pewno jakiś drucik. Ja na przykład mam to z kwieciarni. To jest taki drucik, który panie dodają do jakichś sztucznych bukietów albo takich różnych rzeczy. I mam też takie dwa druciki imitujące gałązki. Co dalej? Mam też z pasmanteli takie coś, nie wiem jak to się nazywa, z tą rzeczkę. Ma to takie listki, więc myślę, że będzie ładnie wyglądało to w całej kompozycji wianka. Mam też różne kwiatuszki. Nie powiem Wam skąd to mam, bo sama nie wiem. Gdzieś znalazłam w domu takie kwiatki. Ale na pewno nadadzą się też jakieś kwiaty właśnie ze sztucznych kwiatów. Te same takie kwiaty po prostu, bez łodyżek. No, albo możecie zamówić takie też na pewno w internecie. To jestem tego przekonana i pewnie nie kosztują za dużo. Będę potrzebować jeszcze klej, aby nakleić kwiatuszki na naszą podstawę wianka. No i możemy też do tego użyć jakichś kolorowych wstążeczek. Aha, no i oczywiście nożyczki. Musimy pamiętać o nożyczkach. To działa! Pierwszą rzeczą, którą zrobię, będzie oplecienie mojego drucika tymi takimi śmiesznymi gałązkowatymi drucikami. I tym czymś, czego nazwy nie znam też. Więc zaczynam. Może tutaj na końcu sobie zrobię taką serpentynkę, żeby mi się to trzymało. Mam nadzieję, że to wszystko widać. I zaplątuję. Mogę zaplątać to w taki sposób, żeby połączyły nam się te dwa druciki ze sobą. Pierwszy etap za nami. Teraz postaram się jakoś ładnie powplątywać te listeczki w wianek. Na końcu zawiązałam tutaj taką pętelkę. Zawinę może sobie jeszcze tutaj, żeby na pewno było stabilne. Jeszcze raz to zawiążę. I utnę po prostu ten kawałek, który został. Ok, tak to na razie wygląda. Tutaj też sobie utnę to, gdzie wiązałam. Teraz przystąpię do naklejania naszych kwiatków. I zacznę od przyklejenia tych największych kwiatków, żeby potem ładnie skomponować pomiędzy nie te malutkie kwiatuszki. Kropeczka na kwiatka. I spróbujemy go przykleić. Chyba się trzyma. I analogicznie robię tak ze wszystkimi tymi największymi kwiatkami w różnych odstępach. Właściwie to w podobnych, żeby ładnie to wyglądało. Ile mamy kwiatków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli tak,
Będzie dobrze. Uważajcie, żeby nie poprzyklejać sobie do wianka palców. Chociaż ja tak pewnie mędrkuję, a znając mnie, to sama się pozaklejam. Zobaczcie, mam już poprzyklejane te największe kwiatki, teraz będę przyklejać te malutkie. Tak wygląda prawie skończony wianek. Przewiążę jeszcze wstążeczkę na tyle. Tak mi się wydaje, że będzie bardzo ładnie wyglądać. Utnę sobie niewielki kawałek. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. I zawiążę sobie tutaj w tym miejscu. Trzeba uważać, żeby nam kwiatki nie odpadały teraz, bo klej jeszcze chyba nie zasychł do końca. Tak prezentuje się gotowy wianek. Wy oczywiście możecie użyć swoich ulubionych kwiatów, swoich ulubionych kolorów. Ja zrobiłam taki pastelowy, bo mi się taki najbardziej podoba. Możecie też powplatać w to różne owoce, jak chcecie. Ja pokazałam Wam tylko przykładowy pomysł na to, jak taki wianek szybko i prosto, łatwo wykonać. I jak Wam się podoba? Bo mi bardzo, bardzo ładnie wyszedł ten wianuszek, jest taki subtelny, pastelowy. Jeżeli również podoba Wam się ten wianek, to kliknijcie łapki w górę, napiszcie w komentarzu, czy udało Wam się zrobić podobny. A jeżeli nie chcecie robić wianków, a potrzebujecie jakichś ozdób do włosów, to kliknijcie w prawy górny róg, znajdziecie tam różne ozdoby do włosów. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, no i zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, bo takich odcinków będzie więcej. Trzymajcie się cieplutko, cześć!